We are the division. Witamy, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Przed Wami obiecany, wyjątkowy, specjalny materiał z The Division. Materiały, które lubię dla Was tworzyć w myśl porównania prawdziwego miejsca z tym, jak zostało ono przedstawione w konkretnej grze komputerowej. Żeby nie szukać daleko, mieliśmy tego przykład, jeśli chodzi o Chicago Watch Dogs czy Boston Fallout 4. Nie mógłbym również nie zaanonsować serdecznie, przywitać i na dzień dobry podziękować Zeratulowi, który jest ze mną tutaj. Witam cię serdecznie. Cześć Patrick, can you hear me? Jak się masz? Moi drodzy, to jest mój serdeczny widz, który od 11 lat właśnie mieszka w Nowym Jorku, tak? Dokładnie tak. To jest właśnie ta osoba, ale oczywiście urodziła się w Polsce, jesteśmy podobni wiekiem i podobnie kochamy światy postapo. Z tym plusem, że on w tym Nowym Jorku żyje na co dzień i mam nadzieję, że pokażesz mi, gdzie mieszkasz. Nie tylko. Znaczy nie, niestety nie mogę ci pokazać, gdzie mieszkam, bo ja na wyspie mieszkam, na wschód od Manhattanu, więc ten akcent to była oczywiście gra aktorska, rozumiem. Ale mogę ci pokazać, być może uda mi się pokazać ci, gdzie parkuję zazwyczaj, okay. To jest już żartem ogólnie wśród moich znajomych. Okej, okay, dobra. Zacznijmy, może jesteśmy w bardzo ważnym miejscu teraz, tylko zanim przejdziemy do tego ogólnie opisywania, chciałem wyjaśnić tutaj znajomym graczom, widzom, jak się poruszać po Manhattanie, bo jest to jedna z bardziej prostych rzeczy, jeżeli chodzi ogólnie o poruszanie się gdziekolwiek. Mm-hmm. Jeżeli otworzysz mapę, to zobaczysz, że Manhattan to tak naprawdę jest taki wielki prostokąt. Tak. Powiedzmy, można tak wyobrazić. I te ulice też są podzielone na takie prostokąty. I mamy alejki, które rozciągają się z zachodu na wschód. Od wschodu mamy 1 Avenue, 12 Avenue na zachodzie. Jeżeli spojrzymy z północy na zachód, to mamy ulicę od, powiedzmy, w grze Division od 20 bodajże 3 do 52. Aha. Naprawdę, jeżeli byłeś w Bostonie, bo robiłeś właśnie materiał z Bostonu, byłeś pod domem Polar Revere. Dokładnie. I chciałeś się dostać pod Old City Hall. Jak byś to komuś wytłumaczył, jak się tam dostać? No musi pan iść w prawo, lewo, wprost, przód, naprzód, do tyłu, cofnąć się 5 kroków. No jest to skomplikowane. Tu są przecznice, prawda? Tak, na Manhattanie ty nie musisz się nikogo pytać o drogę. Ty musisz wiedzieć, gdzie chcesz dojść. Aha. Jeżeli jesteś na Rockefeller Center, znajduje się, powiedzmy, czy katedra świętego Patryka na 5 Avenue i 52, to ty musisz tylko wiedzieć, patrzeć na znaki, zaraz to w sumie pokażemy też na filmiku. Jasne. Jeżeli poruszasz się, jeżeli znaki rosną, to znaczy, że idziesz na północ, albo na wschód, albo na zachód. Okay. Nigdy się nie zgubisz. Manhattan jest najprostszym miejscem na świecie. Ono może się wydawać skomplikowane przez tą zabudowę i kontesencję budynków, ale tu się po prostu nie idzie zgubić. Prędzej czy później znajdziesz. I to ogólnie są Stany też, bo tak samo jak ja podróżuję autem po wyspie, to zawsze dojadę do jakiejś głównej drogi, czy to jadąc na wschód, zachód, północ-południe, muszę wiedzieć tylko, gdzie chcę się dostać i w tą tak się kieruję. Kieruję Rozumiem. Się według po prostu stron świata. Prosta sprawa, moim zdaniem Amerykanie to bardzo fajnie jakoś skonstruowali, zaprojektowali. Mega, my jesteśmy mega, teraz w bardzo fajnym miejscu, bo to miejsce jest budynkiem poczty, to jest nasza główna baza, jeżeli spojrzymy na nią. Tak, zgadza się. To jest po prostu zwykły urząd pocztowy i on został zrobiony właśnie na naszą bazę. I bezpośrednio po drugiej stronie ulicy mamy Madison Square Garden, czyli miejsce, Dokładnie. Gdzie grają Knicksy i grają Rangersi. Zgadza się. Tak więc jest to fajne miejsce, dodatkowo tu znajduje się Pennsylvania Station w środku na dole, który mam nadzieję zostanie udostępniony w tym expansion czy DLC, które zostało zapowiedziane. Ogólnie Season Pass. Tak. I tu możemy się połączyć z New Jersey, tu możemy się połączyć właśnie z Long Island, tu możemy jechać na Upstate New York, tu po prostu łapiemy pociągi. To jest naprawdę olbrzymi teren. Aha. Tu schodzimy tam w okolicy Madison Square Garden. My ogólnie tak. będziemy się teraz udawać na Times Square, ale pojedziemy troszeczkę naokoło, żebym mógł cię oprowadzić. I na wprost oczywiście widać Empire State Building, który nie jest oddany jeden do jednego, najprawdopodobniej ze względów licencyjnych. Tak więc paru ludzi, Nowojorczyków, jak czytałem z komentarzów. Tu niestety musimy się zatrzymać na sekundę. No ładnie. Jaki oni mają level? Aha, ty jesteś na 30 levelu, ja muszę uważać. Spokojnie, ciebie tak tutaj, wiesz, wspieram. Tak, ty będziesz moim tym Kevinem Costnerem.
Trochę tak. Moi drodzy, jak sami widzicie, czeka nas wyjątkowa przygoda. Bardzo oryginalny materiał, jeśli chodzi o The Division. To, co już mówiłem przed chwilą Zeratulowi. Ja zawsze bolowałem nad tym, że Fallout nie wyszedł właśnie jakaś część na terenie Nowego Jorku, bo uważam, że jest to bardzo wdzięczne miasto pod tym kątem. Chociażby wyobraźcie sobie Statuę Wolności jakąś zdezelowaną, rozwaloną, tak? Jakaś baza przyczółek Bractwa Stali, jakiś antagonistów, protagonistów. Gdzieś tam w tle jest Frank Sinatra, żeby być w klimacie bluesa, jazzu z utworem New York, New York. No ale tutaj The Division przychodzi z pomocą zafundowania nam postapokalipsy, nie wskutek atomowego grzybka, ale wskutek pandemii wirusa, tak? I tu chciałem zwrócić tylko ci uwagę, czy to jest na przykład 33 ulica. Zgadza się. I też niestety, co zauważyłem, nie jest to oddane jeden do jednego. Wiadomo. Za sprawą tego, że Massive wycięło kilka przecznic i na przykład jeżeli jesteśmy widzicie w Arizonie... To. Widzicie to w tym momencie, bo wrzucam teraz ludziom tą mapę, tak, którą mi przesłałeś. Tam to jest pięknie pokazane. Czekaj, ja zdejmę na mogą. Dobra, po zawodach. Ja bardzo liczyłem na swojskie pokazanie polskiego konsulatu, który znajduje się między 5 a 37, ogólnie na 37, no i niestety 37 ulicy nie ma w grze. Tak więc jest to, nie będzie swojskiego klimatu z Polską, taki zwykły budynek sympatyczny, nie ma za bardzo się być może na czym rozszulać, no ale taki polski akcent byłby jak najbardziej przyjazny i mile widziany. Tak więc my poruszamy się generalnie teraz na wschód, cały czas numer ulicy nie rośnie, cały czas zostaje 33. Tu dochodzimy do spalonego miejsca i tu jesteśmy bardzo blisko wejścia do Dark Zone, ale na razie do niego nie chcę wchodzić. Jasne. Byłoby to w miarę niebezpieczne. Mm-hmm. Ale dlaczego ja cię tu przeprowadziłem? Bo tu jest, znajduje się budynek Macy's. To jest taki sieć sklepowa z ubraniami, kosmetykami w Stanach Zjednoczonych. To jest, właśnie stoję na wprost. To jest tam, gdzie znajduje się misja Broadway, taki mini spoiler. Tak, zgadza się. I to jest bardzo... Tu się odbywa Macy's Day Parade na przykład. Takie po prostu różnego rodzaju figury z filmów animowanych. Tu też z okazji świąt Bożego Narodzenia można zobaczyć bardzo ciekawe wystawy w oknie. I dlatego cię tu przeprowadziłem. Tutaj mamy po prostu taki mini park, można powiedzieć, po którym teraz właśnie wchodzimy i tu też znajduje się w świecie rzeczywistym na przykład wejście do metra, którego nie ma. Ogólnie taki mały komentarz chciałem zrobić, że troszeczkę jestem zawiedziony tym, że nie ma żadnych licencji w tej grze. Bo byłaby to niesamowita szansa dla Massive, czy ogólnie dla innych firm, żeby wypropagować swoje marki i dodać takiej imersji do gry, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Ubisoft już za czasów Rainbow Six Vegas umieszczał różnego rodzaju plakaty, nie wiem czy pamiętasz, z 300 filmu był właśnie w Vegas. Tak, znaczy generalnie w Vegas 1 i 2 to są moje ulubione części Toma Clancy'ego, po prostu. Był jeszcze Advanced Warfighter 1 i 2. Też mi się podobały. Rewelacja, Ghost Recon, tak. Dobra, my biegniemy po prostu na Times Square na północ w tym momencie i tam się na pewno na trochę dłużej zatrzymamy. Okej. Na razie. No, ogólnie już docieramy do tej sekcji. Tutaj jest nawet w miarę ładnie oczyszczone. Jak wykryjesz kontakt, to po prostu się schowa, ja się wszystkim zajmę, dobra? I tu chyba nawet. Jest kontakt na wprost nie. To będzie jeden shot. Do widzenia. Super, rewelacja. Ja będę po prostu, wiesz, ale bez kicy się nikt mnie w życiu w grze nie oprowadzał po miejscu, które faktycznie istnieje, tak? A ja jestem ochroniarzem przewodnika. To jest doskonała, wiesz, imersja w imersję. Ja kocham coś takiego. Kocham, gdzie te światy się przenikają. Ja nie będę tutaj kłamał. Ja ogólnie zastanawiałem się nad tym, jaki ja jestem niewdzięczny i jak mi się wydaje, my gracze jesteśmy niewdzięczni, jeżeli chodzi o... tu się chcę zatrzymać. Jasne. Game design i, i właśnie Division mi to pokazuje, bo nawet jeżeli spojrzymy na przykład Fallouta i czy jakiś inny gier GTA, wymyślone światy, wymyślone miasta, my gramy, my wykonujemy misje, my się nie zastanawiamy na tym, dlaczego ten znak, na przykład One Way, on tu stoi w tym miejscu, dlaczego deweloper postanowił go tu umieścić. I to ma rzeczywiście jakiś cel w grze, czy to w Falloutie, czy w GTA, jeżeli to jest wymyślone świat, czy w Nowym Jorku odzwierciedlenie rzeczywistości. I
dopiero właśnie grając w grę, w której ja naprawdę mam stuprocentowe porównanie do rzeczywistości, widzę, że bo to jest praktycznie jeden do jednego, widzę jaką dużą pracę designerzy wykonują zawsze tworząc te światy i my gracze, my przechodzimy po tym tak naprawdę po powierzchni, nigdy nie docieramy do sedna i dopiero taka gra mnie to uświadomiła i mam nadzieję, że dużo ludzi zacznie na to zwracać uwagę. Ja staram się całe życie swoich widzów uczulać na to, że my za mało podziwiamy, za mało eksplorujemy, za mało obserwujemy w grach. Znaczy, nie zawsze jest to nam ułatwione, kiedy jesteśmy, wiesz, ciśnięci po prostu do przodu skryptami podczas wartkiej akcji i nie mamy czasu się zatrzymać i popodziwiać pracy właśnie designerów, tak? Level designerów przede wszystkim. Mam tu na myśli różne, wiesz, plakaty, książki, elementy, części składowe, rekwizyty, których na przykład w tej grze jest zatrzęsienie. Wejdźmy sobie do byle jakiego biura, prawda? Ile tam jest różnych elementów. To jest niesamowite. To jest po prostu piękne. Także ja tym bardziej ciebie rozumiem, kiedy widzisz, kiedy odczuwasz ubolewanie, że coś zostało wykastrowane, pominięte, albo powiedzmy jakoś przeskalowane na niekorzyść, tak? A jakie niektóre elementy są takim, no, puszczeniem oczka w stronę Nowojorczyka, jakby nie było, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Jesteśmy przy tym Subwayu, który jest na Times Square, znajduje się za, w tą stronę. Jesteśmy strzelaj, najlepiej południe... strzelaj w miejsce, w które chcesz pokazać. Okay. Tak myślałem, że to jest to. Aha. Jest to południowe miejsce Times Square, odcinek Times Square i generalnie tutaj, teraz gdzie strzelam po przekątnej na północ, aha, to jest Dow Jones, Nasdaq, przepraszam, Nasdaq, czyli giełda nowojorska. Okej. Okay. Tylko w tym momencie jakby nie działa, coś się musiało wydarzyć, więc nikt nie traduje gotówki. To jest po prostu chyba najsłynniejsze miejsce na świecie, czyli Times Square. Wiesz, sorry, że ci tak wtrącę. Mi się wydaje tak, że jak ktoś odzwierciedla jakieś miasto, jest jakiś element mega skomplikowany, trudny do zaaranżowania, tak, graficznego, to wiecie co, to jest gra postapo, rozpierdolmy to, zawsze będzie mieli mieć wymówkę, że tu akurat jakiś szrapnel poszedł, prawda, albo jakiś ładunek wyleciał w powietrze i to rozwalił, nie? Ale też jak spojrzysz na ten Times Square tutaj, no to przecież on się dalej prezentuje, majestatycznie. To jest niesamowite. To prawda. To jest ta słynna stacja policji. Tutaj po prostu policjanci w Nowym Jorku umiejscowione są praktycznie na każdej przecznicy, na każdym rogu. Dlatego Nowy Jork jest jednym z bezpieczniejszych miast pod kątem turystycznym na świecie. Ale tu to też za sprawą rządów Giovanniego, prawda? Jego kwadratów bezpieczeństwa, tak, prawda? Dokładnie tak było. Burmistrz Giovanni, no. Bo przecież Nowy Jork był jednym z bardziej niebezpiecznych miast w latach 80. Zgadza się. Na Times Square byś nie wszedł, po prostu byś dostał kulkę w biały dzień. Ten budynek, do który teraz strzelam, to jest po prostu rekrutacyjny Armed Forces, czyli Armii Stanów Zjednoczonych. Aha, nie jest tutaj za bardzo odzwierciedlony, mamy wprawdzie flagę na nim amerykańską, ale z tego co pamiętam, no po prostu można się domyśleć. Widocznie chciał Ubisoft czy Massive zagrać bezpiecznie. Ten budynek zaś, który ja strzelam w tym momencie, który jest tutaj teatrem, to jest tak naprawdę Hard Rock Cafe. O, proszę bardzo. Bardzo lubię się tam stołować. A my jesteśmy na Times Square, który jest ogólnie połączeniem ulicy Broadway, która jest znana oczywiście z wielkich teatrów, z fantastycznych musicali. I tu możemy się fantastycznie udać na świetne sztuki, najlepsze sztuki na świecie. Bardzo serdecznie polecam, jak ktoś był w Nowym Jorku. Aha. To myślę, że nie musisz nikogo specjalnie przekonywać. Jeżeli się obrócisz o 180 i zobaczysz tą wieżę, to jest ta wieża, w której spuszczana jest kula w Nowy Rok. Ta słynna tajmskorowska kula, która jest wypuszczona, to ona tu schodzi z góry. A po przeciwnej stronie też mamy kolejną taką samą wieżę z reklamami. Teraz ona jest w świecie rzeczywistym okupowana bardziej przez reklamę piwa chińskiego Tsingtao, taka kryptoreklama, lokowanie produktu. Nie przejmuj się. I wiadomości. W każdej tej przecznicy, tutaj oczywiście troszeczkę jest wycięte, nie każda jest odzwierciedlona. Tu mamy na przykład teatr PlayStation, on się tak nazywa. I poza tym, jeżeli byśmy poszli na zachód bardziej... A mam pytanie, sorry. Możesz? Panie przewodniku, proszę tutaj. Słuchaj, nie, bo ja bardzo lubię, tak, jako stary rzeźbiarz z liceum plastycznego, to mnie zawsze interesują tego typu elementy. Czyli tu mamy pomnik, znaczy tam na pewno jest napisane. To lepiej przeczytajmy, bo nie odpowiem na to pytanie. Tego pomnika nie ma bodajże na Times Square chyba. O, okej. Ja nie kojarzę. Ja nie...
Oj, oj, teraz mnie zagiąłeś. Będzie wstyd. Wstyd na YouTubie. Zawsze możemy powiedzieć, że to jest Paul River. Paul River, tak, z Postonu. Patriota, słynny patriota. A takie ja pytanko jak... z ciekawości. Wiesz może skąd wywodzi się nazwa, jaka jest geneza nazwy Wall Street? Nie. A to ci opowiem ciekawostkę ja. Generalnie dlaczego Wall Street? Bo kiedyś tam był zbudowany, na tej ulicy był zbudowany mur. Nic więcej, tam był potężny mur, który po prostu oddzielał miasto od reszty terenów. Mówię terenów, ale jak to? Przecież teraz jest woda. No właśnie, trochę to wszystko, powiedzmy, ta woda się, no ziemia się obsunęła po prostu, tak? Zmniejszył się, powiedzmy, jakby tak, terytorium Nowego Jorku, no i stała się ulica, a kiedyś po prostu był potężny mur, wał obronny, tak? I stąd właśnie Wall Street. Ciekawe, no nie wiedziałem o tym. No matka natura po prostu zmieniła przeznaczenie tej części, bo nie mogę powiedzieć ulicy, bo kiedyś to nie była ulica, tej części, z muru na ulicę, stąd Wall Street. Dobra, mordeczki, wracamy. Jesteśmy. Mieliśmy problem z sytuacją levelową w Dark Zone, tak więc przenieśliśmy się po prostu na wschodnią część wyspy. Dokładnie. Jesteśmy ja na piątej awenii. Na piątej awenii, która jest najbardziej znaną chyba też ulicą zakupową w Stanach Zjednoczonych. Najdroższe brandy, marki Gucci, Zara, tu można chodzić na zakupy kobiety. Jakbyś tu puścił Royo swoją żonę, to... to pewnie ciężko by było. To pewnie tak długo byłoby na zakupach, jak ja wybieram sprzęt w Counter-Strike'u. Jak mam na to kilka sekund. Dobra, wiem o co chodzi, zrozumiałem aluzję, prowadź mordo. Na razie spojrzymy na ten piękny kościół, to jest katedra świętego Patryka. Patryku. No proszę bardzo. Ona jest, ja mnie ona bardzo zastanawiała pod kątem Division, bo jak wiadomo gra jest w developingu od dłuższego czasu, a ona była w remoncie na przyjazd papieża, zeszłoroczną wizytę właśnie papieża w Nowym Jorku. Okay. I jak widzicie tutaj dalej są jakieś rusztowania, tak więc ona w tym momencie, jeżeli byście pojechali na Manhattan, ona jest piękna, wyremontowana okazała. A właśnie w grze jeszcze widać, że są te rusztowania, tak więc nie wiemy dokładnie, kiedy ta gra jest umiejscowiona. Teraz ja będę szedł na południe generalnie, ale będę bardzo tak ostrożnie, żeby przypadkiem jakaś armia... To wiesz co, to na terenie Bostonu jest bardzo podobnie, znaczy ja to bardzo lubię, ten taki kontrast architektoniczny, tak? Że mamy tutaj, wiesz, oszklone, futurystyczne... wieżowce, tak? A w samym środku jakiś taki mega klasycyzm, gotyk, prawda? Coś w tym stylu. Boston jest rewelacyjnym miastem. Tak, ale uważam, mam wrażenie, że jednak wizualnie i też chyba pod kątem skalowania lepiej tutaj Ubi ogarnęło Nowy Jork w Division, tak? Niż Bethesda, Boston w Falloutie. Bardzo dużo zarzutów się pojawiło pod kątem właśnie odzwierciedlenia Bostonu. Moim zdaniem po części są one słuszne, ale też musimy wziąć pod uwagę, że ten silnik wykorzystany, on też ma już swoje lata i też Bethesda mi się tak miała jakieś ograniczenia. Ogólnie, jeżeli spojrzysz na po drugiej stronie ulicy, to jest słynny sklep Fifth Avenue. Tutaj też to jest jeden z takich droższych. On jest głównie znany z tego, że on na święta posiada absolutnie mistrzostkie wystawy. W zeszłym roku na święta była właśnie wystawa taka międzynarodowa, pokazane z jakichś kryształów, diamentów, klejnotów, różnego rodzaju znane 7 cudów świata, może tak, piramida była, były jakieś coś świetne z Egiptu właśnie, z Chin. Bardzo fajne wystawy. Kierujemy się generalnie na południe, ale jeżeli spojrzysz teraz nie wiem jaką masz pogodę w grze, bo u mnie zaczyna być trochę zamglenie. Trochę tak. Ale minęliśmy przed chwilą Rockefeller Center na zachodzie, który znajduje się właśnie w Dark Zone i tam znajduje się ta słynna choinka, którą mam jeszcze nadzieję pokazać właśnie. Jasne, spokojnie. Później. Tak samo jak na wschód od Times Square znajduje się Bryant Park i Wielka Biblioteka Publiczna, tak więc no jest to naprawdę dużo rzeczy jest do zwiedzania na Manhattanie, to jest miasto, którego nie da się generalnie zaliczyć w ciągu jednego dnia. My się kierujemy teraz w stronę Grand Central, tak ja muszę tu ostrożnie, żeby przypadkiem tego Grand Central nie pominąć, a my tutaj mamy zablokowane. To jest jedyny problem, z którym ja się spotkałem grając w Division. Po pierwsze mamy przeciwników tutaj, tak więc ja się chowam. Oni są... No, mam żółtego, tak więc jest niebezpiecznie. Spokojnie. Ostrożnie.
Ja damy w tym radę. Momencie muszę troszeczkę... No on jest twardy. Ale dam sobie z nim radę, spokojnie. Więc wracając do tematu Sandy, to właśnie po tym huraganie Sandy ja sobie uzmysłowiłem, jak ten setting Lore Division jest możliwy i jak bardzo jesteśmy podatni na zagrożenie w postaci jakiejś epidemii, jakiejś klęski w postaci huraganu, superburzy, żywiołowej, powodzi, żywiołowej, dokładnie. Biologicznej, jasne. Sprawdzą tylko przed nami przeciwnicy, to może na południe chodźmy. Nie, na hita poszli, nie, wszyscy. To, dobra. I przez to właśnie ja się tym bardziej zainteresowałem tą pozycją, bo będąc tu świadkiem tego całego huraganu i to jak byliśmy sparaliżowani w Nowym Jorku przez ponad tydzień, gdzie drogi były zawalone, drzewa, nie było dostaw ani jedzenia, ani benzyny, bo mosty były zablokowane, trzeba było wszystkie skutki tutaj powoli oczyścić, to mi uzmysłowiło, że taki scenariusz Division jest jak najbardziej możliwy. W szczególności, że on był podbudowany jeszcze, wiesz, jest taka książka Dyrektywa 51, zgadza się, która właśnie opowiada o tym, jak to trzeba zrobić wszystko, żeby utrzymać władzę, żeby zaprowadzić porządek na ulicy. Oczywiście tutaj przesadzone jest to ze strony Massive, żebyśmy mieli też rozrywkę w postaci grania, bo normalnie ci agenci raczej by nie biegali po ulicach bijąc i mordując wszystkich, no ale... Wiem, o co ci chodzi. Nie, po prostu gdyby gry były hiperrealistyczne, tak? Nie mówię tylko i wyłącznie w myśl audiowizualki, to po prostu byłyby nudne. Umówmy się, no. Także tu pewne rzeczy po prostu, no, muszą być podkręcone. Ale fajnie, że jest tam jakieś oparcie W lekturze. Idziemy teraz, żeby cię nie oszukać, w stronę MetLife Building i Grand Central. To chciałem ci pokazać. Okej. Okay. Tylko właśnie staram się zlokalizować. Zlokalizować w tym momencie, bo musimy iść na zachód. I teraz jesteśmy przy 45 i to jest chyba trzecia Avenue, trzecia Aleja. Tak więc pójdziemy sobie w tą stronę, zobaczymy gdzie dojdziemy. Dobra, to jest, spoko. Ja jestem osobą, która ma najgorszy możliwy zmysł orientacyjny w terenie, ale nauczyłem się właśnie tak skakać po Nowym Jorku, że no dobra, to przejdę jedną przecznicę i dowiem się, czy idę w dobrą stronę. Jak idę w złą stronę, to zaraz się o tym dowiem. Tu jesteśmy ogólnie chyba przed tym rosyjskim konsulatem. Tak, zgadza się. Który jest... misja. Który mnie zaskoczył troszeczkę, powiem szczerze, bo... Nie, teraz jesteśmy na trzeciej Avenue, to dobrze. To jesteśmy... to generalnie idziemy... Dobrze, teraz musimy po prostu iść na południe może. Ja jestem też zachwycony tym przywiązaniem do detali, te żółte taksówki oczywiście, to jest niesamowita ilość. Nawet jak chodzisz, ja tu kontakt... O, shit. Chowam się. Spoko. Chodźcie z drogiem. To przywiązanie do detali w postaci nawet kominu, który jest nakładany na studzienkę kanalizacyjną, żeby odprowadzać parę, bo jeżeli z wielkich wieżowców spuszczana jest gorąca woda, ta woda wchodzi do właśnie kanalizacji, to od razu uwalnia się olbrzymia ilość pary wodnej, bo wiadomo, że to są galony czy setki litrów tej wody, które są spuszczane. No i tak, żeby ona nie rozprzestrzeniała się po ulicy, to stawiają właśnie takie kominy, nie wiem, czy zwróciłeś na nie uwagi. Nie mówiąc o tym już na tych blokadach drogowych, tam gdzie są te znaki, tu w grze bodajże to jest NYCP, czyli New York City Police, a to w rzeczywistości jest NYPD, czyli New York Police Department. To przywiązanie właśnie do najmniejszych szczegółów to jest to, co moim zdaniem bardzo wyróżnia tą grę. I to tylko powracając do tej myśli, której mówię, że nie doceniamy bardzo często level designerów, to jest coś, co, na co naprawdę trzeba zwrócić uwagę. Tak więc pobiegnijmy sobie teraz w tą stronę i wydaje mi się, że... A, idealnie trafiłem. Przed nami Grand Central. No to pięknie. Teraz ja, u mnie jest noc, tak więc prezentuje się to naprawdę fajnie. A ogólnie ta misja w Grand Central troszeczkę mnie... Aha, uważaj na wieżyczki. Właśnie się przykleję do auta, snajper. Nie udało mi się przykleić. Nie, właśnie problem polega na tym, że jest to wieżyczka. Jej normalnymi sposobami nie da się w żaden sposób pokonać. Ją trzeba deaktywować.
Dlatego jak cię mordo podniosę, to zapierdala ile wlezie wzdłuż budynku. Nie będziemy tam szli bardziej na zachód. Tu możemy się zatrzymać. Okej. Okay. Jeżeli ty byś się mógł tylko ustawić, żebyś mógł ładnie pokazywać rzeczy, to mnie wystarczy. Mhm. Tak więc Grand Central to jest bardzo fajne miejsce, też kolejny dworzec, tutaj mamy połączenie różnych linii metra. Mhm. I generalnie bezpośrednio za nim, ludzie, którzy grali dużo w GTA 4 na przykład, albo ogólnie znają Nowy Jork, znajduje się słynny MetLife Building, czyli on jest charakterystyczny bardzo kształtem, a MetLife to jest po prostu firma ubezpieczeniowa. Aha. A jeżeli spojrzysz po przekątnej ze strony, w której przyszliśmy, tam wystaje taki wieżowiec, do którego zaraz spróbuję strzelić, jeżeli tylko uda mi się uciec, żeby go wskazać. To jest... No leżę niestety. To ja się już powoli stąd wycofam, bo będziemy wracać w drugą stronę. Dobra. Albo się nie wycofam. To jest Chrysler Building. To raczej bym określił... Raczej bym określił mianem tego, że tu powinien znajdować się Chrysler Building, ale niestety się nie znajduje, bo pewno ze względów licencyjnych go w grze niestety nie ma, tak więc to jest takie troszeczkę jakieś tam rozczarowanie, chociaż no widocznie Ubisoft nie dostał czy Massive zgody na właśnie wycielenie tego budynku. Też właśnie mówiliśmy przed materiałem, że Nowy Jork jest traktowany tak powiedzmy, no przez taki, wiesz, pryzmat bezpieczeństwa, tak, że tu akurat Szwedzi w porządku, ale Amerykanie starają się Nowy Jork nie przedstawiać, tak, w odniesieniu do jakiegoś ataku terrorystycznego. To co powiedziałeś, zgadza się? Tak, zgadzam, tak. To właśnie to jest dalej bardzo taki delikatny temat ataków terrorystycznych w Nowym Jorku, bo jednak tutaj wszyscy pamiętają dokładnie zamachy z 11 września. Ja zawsze mówię 9 września błędnie, dlatego że w Stanach mówi się najpierw miesiąc, później dzień. Tak, mówi się 9-11. No, źle sobie to tłumaczę. Ja się do ciebie przenoszę. Sekundę. Spróbuję lokalizować. Gdzie ty tu jesteś? Ja stoję w miejscu dla ułatwienia. Dlatego jest to... taki jeszcze w miarę temat tabu, dlatego cieszy mnie, że Massive odważnie poszło tą drogą, co im się opłaciło, bo przecież informacje straszne o tym, że gra sprzedaje się rewelacyjnie jest jednoznaczne, że jest, był to strzał w dziesiątkę, nie mówiąc o tym, że gra zasługuje właśnie na taką sprzedaż, bo jest po prostu absolutnie mistrzowska. Dla mnie jest to tak jakby odpowiedź na Destiny konsolowe od Bungie, które rozczarowało. Tutaj po prostu dostaliśmy wszystko to, czego oczekiwaliśmy pod kątem tego endgame contentu. Ty widziałeś, jak pięknie jest ta kulka zrobiona? Tak. Wiesz, wizualnie, właśnie to chciałem ludziom pokazać, to jest po prostu jakiś obłęd. Ona zaatakuje jakiegoś właśnie przeciwnika, jeśli on będzie niedaleko. No chodź kuleczko, zabawimy się. Dobra, ja się tu chowam. Dobra, ona już wyczaiła. Pięknie. Fajerwerki. Z takich rzeczy, których najprawdopodobniej nie pokażemy w tym momencie, jeszcze w okolicy Empire State Building znajduje się taka dzielnica koreańska. Tak jak można też powiedzieć, jak Chinatown na Downtown Manhattan. Dokładnie. I dla ludzi, którzy ty jako kinoman oczywiście widziałeś na 100%, druga misja w grze, tunel Lincolna, to jest ten tunel, w który Sylvester Stallone brał udział, film pod tytułem Tunel. Tak, zgadza się. To jest właśnie ten dokładnie tunel. Niestety my do niego tak naprawdę nie wchodzimy w grze, bo znajdujemy się na zewnątrz, ale możecie sobie wyobrazić, że on po prostu rozrasta się i on po prostu łączy nas Nowy Jork, Manhattan z New Jersey, ze stanem New Jersey, tak więc to jest kolejna rzecz. No i zobaczymy generalnie, co kolejne DLC-ki przyniosą, bo mamy nadzieję właśnie, że pojawi się chociaż fragment Central Parku, może właśnie pójdziemy bardziej na północ. Dobra. I
generalnie to było takie skrótowe pokazanie ci całego Manhattanu bez Dark Zona, do którego nam się nie udało dostać. Mm-hmm. Nie wiem, czy próbujemy właśnie dostać jeszcze tego Dark Zona, czy... To nie ma sensu z twoim, levelem, wiesz? Być może jak podlevelujesz, to nie ma problemu, to możemy jeszcze razem coś nagrać z The Division, bo powoli będę pod kątem nagraniowym kończył temat. Do czasu, aż wyjdą jakieś ciekawe właśnie dodatki DLC w ramach Season Passa i tak dalej. Ale kurczę, super, chciałem ci strasznie podziękować w ogóle za to, że wiesz, że mnie wybrałeś, jeśli chodzi o osoby nagrywające The Division, bo nie jestem sam. Ale myślę, że jest to podyktowane tym, że zwracam uwagę na takie tematy. Może jakieś takie, wiesz, pokłosie Bostonu. Wyjąłeś mi to z łódki, chciałem powiedzieć właśnie materiał z Bostonu. Może już mnie nie podnosi, nie ma sensu. Materiał z Bostonu po prostu, gdy myślałem o... Wypier, kurwa mać! Sorry. Okej. Ja powiem tak, jak... Ja zawsze celuję wysoko, więc mówię, ja nie będę... Będę chciał sięgnąć się do najpopularniejszych polskich youtuberów, bo i content uważam jest ciekawy do pokazania. I ty byłeś tą osobą, która zainteresowała mnie właśnie materiałem z Bostonu i twoim podejściem do postapo, to trzeba jasno podkreślić i sami. No, mam swojego konika, jak się to mówi. Masz konika i bardzo ciekawie moim zdaniem tutaj mieliśmy ciekawy dialog, wymieniliśmy się doświadczenie właśnie. Taki program wyszedł, czyli bawię, można powiedzieć. Tak, to właśnie o to chodzi, żeby... ja o tym mówiłem tam ponad 40 minut podczas projektu Tarcza właśnie w obronie gier wideo, gdzie to jest jeden z wielu setek elementów opowiadających się na korzyść właśnie gier wideo, które jeśli nie uczą, to przynajmniej prowokują, inspirują do poznania jakiegoś miejsca, tak? Ja zawsze tak miałem, że jeśli jakaś gra rozgrywała się na terenie jakiegoś faktycznie istniejącego miejsca, to chciałem się zewnętrznie jak najwięcej o tym miejscu dowiedzieć, żeby sobie podkręcić hype, tak? Ułatwić tą immersję. Przykłady można by mnożyć, tak? Właśnie Watch Dogs czy Fallout. Tych przykładów jest bez liku. A w sytuacji, kiedy właśnie zgłasza się do mnie taka sympatyczna morda jak ty, proponująca rozbudowę tych doświadczeń, tak? Poprzez poszerzenie tej wiedzy, no to słuchaj, nie pozostaje nic innego niż tylko ci bardzo podziękować i uratuję ci życie. Tak jak tu uratowałeś mi materiał z The Division. Super, dziękuję ci ślicznie. Moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieliście. Wiecie, że lubię dla was robić takie materiały. Jeśli tylko nadarzy się jakaś okazja, to nie omieszkam czegoś takiego dla was przygotować, coś takiego skonstruować, ale faktycznie nie miałoby to miejsca, nie miałoby to prawa bytu, gdyby nie serdeczny Zeratulo. Dziękuję ci w imieniu swoim i w imieniu swoich widzów serdecznie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego. Hejos, cześć, cześć. Dzięki. Dziękuję.